Kropi tutaj nas łapie, to z tego jeszcze. Tego nie pokazuje, że nas łapie, a jednak nas łapie, widzisz? Łapie to. No. W Katowicach jest ładnie, słońce się przebija, widzisz? Mhm. Jak ona się nazywa ta pogoda? Pogoda radar. Radar, nie? Mhm. A tu jest rywnik ładnie, widzisz, tutaj jest. A ty ściągałeś na aplikacji, czy jak to trzeba? No gdzieś on to ściągnął. Pogoda radar. O, 11 jest coraz ładnie. Już ja sam tutaj muszę ściągnąć. Jakbym wypuścił godzinę później, to było jeszcze lepiej. Lepiej było słonko wychodzić. Mhm. Byłoby jeszcze lepiej, aby było o, później wypuszczone. Kurwa. Co niedziela, nie co niedziela, co lody jest, problem z tym są. Tam poszedł dalej. Przeważnie się pokazuje, jak gęby. Jak mają gębie siadać, to się jaszczą pokazuje, no. Jak mają siadać, to kurwa pokazuje się. Za 20 na rost. Chodź. Pomału. Pomalutku. Ale mam oko, nie? Chodź. Czas jest dobry. Chodź, tu jest obcy gołąb. Chodź. Dwudziestka jest. 18 jest. 6, 7, 8, 9, 10. Tu jest 10. Chodź. Chodź. Następne 4. Chodź. Następna grupa idzie. Chodź. Ale wszystkie stamtąd, popatrzcie. Chodź. Chodź. Tu teraz idzie, ładuje. Chodź. Pomalutku. Spokojnie. Pomału. Chodź. Tam jest S. Chodź, Kuba. Chodź. Kurde, seryjny gołąb to jest. Chodź. To jest mój gołąb. To jest seryjny. Chodź. Michał, daj te orzechy. Chodź. Chodź. Daj orzechy. Chodź. Seryjny, 2079. Chodź. Michałek, nie rób. Chodź. Chodź. Też seryjno. Chodź. Ale mokre są. Chodź. Chodź. 40. 2 minuty jest. Chodź.
Także Paweł, co, witamy Cię na trzecim locie konkursowym. Tak jest, witamy wszystkich na locie trzecim konkursowym. Lot z miejscowości Brzeg Dolny. Gołąbki wystartowały 7:35. W fajnej pogodzie, ale wróciły w kiepskiej pogodzie, bo po prostu gdzieniegdzie takie mrzawki przechodziły. Powiem tak szczerze, tam do nosy mnie dochodziły, że nigdzie nie było nalotu. U mnie ich siadło ile? 15 na raz czy 18? No 19 na raz, ale nie chciałem powchodzić te gołębie. Na tą chwilę w 2 minuty jest 40 gołębi, także jest super. I chyba typowanie też jest dobre, także zobaczymy, bo to na razie trochę zwariowane te gołębie, ale widać, że nigdzie musiałem dostać deszcza, bo troszkę mokrawe są, ale lot jest super. Powiem tak szczerze, no trzeci lot i kapitalnie. Niech ludzie oglądają, niech znowu myślą, co tu wymyślić, nie? Nowego. Pierwszy lot, 26 gołębi w konkursie. Pierwszy. 26 pierwszych. Przepraszam, 26 pierwszych. Tamta niedziela byłoby 30 pierwszych, 4 się nie odbiły no, w ogóle na antenie. Drugi lot właśnie przyleciało gołębi 30, 26 się odbiło, bo 4 powiedzieli, że tak, 4 przepuściła antena, ale to za dużo ich było. Dokładnie. Na razie. I trzeci lot konkursowy. No i teraz można powiedzieć, też był naraz fajny. Naraz. 18 jest naraz bityk. 15 jest naraz, bo tam 3 widzę, że nie chciały za bardzo gdzieś tam polatały. Ale w 2 minuty powiedziałeś, że tam 40 gołębi już jest. 2 minuty jest 40. Także, a w 3 minutach no, 115. Wow. No ale widzisz, jest urwane, jest grupa 40 i cisza, nie? Także patrzymy. Chodź. Chodź. Chodź, Szymel. Chodź. Ale seria jest w tym. Chodź. 9 S-ów jest w tej grupie. 9. Chodź. A 2 przemieniłem i 2 przyleciały też. Chodź. Chodź szybciutko. Pomalutku, chodź. Jest dobrze, super lot. I jak Paweł opowiada z serią? No 9 S-ów mam w tych pierwszych, w tej grupie 40 jest. Jest dobrze, no mogłem troszeczkę lepiej to wytypować, no, ale to ciężko, jak mam tyle, wiesz, dobrych gołębi, to każdego co chycę do ręki, to mi następnemu pasowałoby dać S-a, nie? Ale jest dobrze, 9 S-ów jest w tej pierwszych 40 gołębiach i no jest dobrze. Pierwszy gołąb patrzyłeś z czego? A nawet nie wiem. To potem 49 to jest, wiesz co, to jest po córce 59,90. I po synie olimpijki 10,93 na 100%. Druga jest 20, tydzień temu była chyba pierwsza siostra, a teraz jest 20, znowu po synie olimpijczyka. A to rodzina, wiesz, po 750 są 3 dzieci, a 4 włożone, nie? Także kapitalne. No gołębie te co lecą, to co lecą, nie? Też wiesz, tydzień temu dwójka była nieodbita, nie? W tej pierwszej grupie i teraz z białą główką też jest teraz bity. Ostatnio też był. No. Fajne jest to, że tak naprawdę lot po locie powtarzasz to samo. To pokazuje jakość. Niech ludzie widzą, bo zawsze twierdzili, że wyciągą to jako, jak to się mówi, nie wiadomo skąd takie wyniki i no, widzą jak gołębie lecą, nie? Wiesz, 5 tygodni, że to będziemy nagrywać. Tak, żeby dowiedzieli się, żeby w końcu się nauczyli. No, może coś, jakieś nowe historie wymyślą i także, no nie no, tak myśmy po prostu idą trzy następne. Chodź. Także czemu nie jak można? Dokładnie. Zaraz się coś dowiem. Jest. Chodź. Wiesz, to nawet się ta pogoda chyba dla mnie zrobiła. Chodź. Ta pogoda się dla mnie zrobiła. Pół godziny jeszcze brakło. Koło 50. No a u ciebie? 6 gołębi masz teraz? No to też dobrze. O który to było pierwsze? No Jerzem dostał 18 na raz. 18, no i za chwilę za nimi jako grupa dużo zawinęła, ale nie chciała za bardzo wchodzić, wiesz, strasznie latały. No takie zwariowane. Trochę jeszcze gdzieś tam musiała dostać deszcza chyba, bo widać, że takie przemokrawe były. No to dobra, Jerzy? No to dobre, nara. Dobre, no to hej. Stanisław Mosześ, kolega. Także będziemy patrzeć. Kilometraż dalszy, bliższy? 2 kilometry. Dalej? Mhm.
ale też nie ma, mówi, nalotu. Nie ma nalotu. Wyskoczył, nie? Chodź. Chodź. Halo. No jak tam, Darek? A ja nie, nie mam w domu. Nie macie w domu? Gdzieś jest? Jeszcze z roboty, żeby mnie przyjechał. O kurde. Patrzy tam ci kto? Nie, nie. Nie wiem, no teraz... Mam wszystko pod podpinami. Aha, po wpudo się pokazały. No. No, no hej. Ile mam? No jest i koło 50 teraz. A no to super. No, no hej. Darek wraca. Chodź. Ale rozerwany lot, nie? No ale tu się wybrała grupa i no... Lot jest ciężki to. To nawet nie ma o czym mówić. Nie masz nic, no? Halo? Tam miasto, tam, tak? A, masz co czy nie? Nie, nie mam nic. No to jest 50 może będzie, wiesz? Idę zobaczyć na zegar, ale na pewno jest 50. Poważnie? No, a czy on niepoważnie mówi? No przecież na, od ciebie lecą, stamtąd. Ale chyba nie przyleciała ta... No nie ma jej, nie ma jej, nie ma jej. No dlatego się patrzę, pytam, wiesz? Jak? Mnie się nic nie odbiło, a to... No popatrz tam. Dobra, no hej. 49 dokładnie jest. Ej, pokazałbyś od pierwszego właśnie, jak to wygląda. 49. Tak, 20 to jest siostra, ostatnia była pierwsza siostra, ona była czwarta, to trzeci raz jest szpica. 95 to jest po tym samym ojcu. Dwójka, no to też jest po bracie. To są cała rodzina, syn wnuk olimpijczyka. 36 to jest po córce olimpijczyka. 70 to nie pamiętam. To jest od Szubryta, 70. Po tego lodowcy, co tu jest? No tak, to jest od Krzyśka Mlaka. To jest córka 1093. 28 to jest, nie pamiętam, a to jest, wiem, to jest Dave'ego. 34 to jest po córce, po ojcu 1093. 77 to jest po Kopmanie, kurwa, miała S-a mieć. 12 to jest ten, co miał złamane nogi, co nie poszedł na pierwszy lot. Mhm. 67 to nie pamiętam, 53 to jest trzeci raz na szpicy, to jest po hurikanie, po hurikance oryginalny. 1053 to jest od brata, tamte tygodnie nie była, bo to jest po tej samej matce to 59-90. Okay. Nie była i teraz przyszła na ten. 35 to jest brat, tak, też 1093. 15 to jest po drapie, po poker face synie. Trójka to jest po najlepszym lotniku. 94 to jest brat tego 95, to też jest po synie olimpijczyka. O, od Grzesia Kosa się zameldowała. O, no, przeskoczy, 50 tygodni wszedł. Tak, szóstka. Szóstka to była córka 750. O, będą wszystko... Chodź. Dobra, a powiedz, jakbyś pokazał, ile było faktycznie wbite. Już, zobaczymy. Szóstka. Dokładnie. 20.09. Ostatnio też był. Trzeci raz na spisy ten gołąb jest szali. O, będzie przez tego. Chodź. Wiesz, co mi chodzi, żeby to zobaczyli, ile było odbitych tych pierwszych. 18? Bo to było 32 pierwszy. I potem do 18 mniej więcej. Patrz, 18. Tak, 18. Bo 32 no. Dokładnie, a potem. 18 się odbiło. Potem jest przeskok 2 minuty. 34. To co już się tak, później zbierało na raz. No. No to później siada znowu grupa 18, nie? Tak. No, nie, także nie. Jest dobrze, w 2 minuty jest ich 40, nie? Dobra, to ja mam nie, jeszcze... Nie, w 3 minuty jest 40. W 3 minuty 40. No, 3 dobra, Paweł, to tylko szybkie takie pytanie, wychodzimy tu z gołębnika. Przykładowo, jak gołębie teraz przylatują z lotu, co tak. Dostają za karmę? No, jak się, to jest co? Dieta, czy... Nie, wiesz co, ja nie mam diety. Nie mam diety, to jest taka karma. Tam jest wszystko, to co jedzą przez cały tydzień i do tego dosypane jest troszeczkę siemia, troszeczkę słonecznika, no nie słonecznika i no... tego, no... jęczmienia. Jęczmienia mają tak może z 50%. A z czym to jest takie spryskane? Znaczy taki proszek widzę, że jest. To jest akurat białko. To jest akurat białko i wiesz co. I ten. Akurat powiem tak szczerze, zostało mi przez 3 dni, bo żebym akurat przez 3 dni ostatnio dawał im. Nawet pokażemy, bo to nawet nie wiem jak się nazywa. A nie chciałbym, to na stole leży. Mhm. I powiem tak szczerze, ja tam nie mam, czy to tam w poniedziałek, czy wtorek, to nie ma znaczenia, kiedy im podasz. Gołębie muszą być zdrowe i muszą mieć wigor i to jest podstawa, wiesz? Klatka, widzę, leży cały czas. No, klatka leży cały czas, bo one są trochę, klatki trochę przyzwyczajone. Widzisz, przychodzą z lotu, no i w karmniku mają, widzisz, w karmniku mają
karmniku mają ten. I ten gołąb właśnie 11 już był z pierwszego, to był pierwszy, tamten tygodniu był na szpicy i teraz znowu jest na szpicy. I który gołąb? Ten tutaj co idzie, 21-11. Trzy razy jest. No jest pewnie taki 10 gołębi znowu co 10 razy, trzeci raz jest w cały czas w tej samej grupie, nie? Mhm. No i to także wiesz co. Widzę, że no mądre gołębie lecą. Także tu przypadku nie ma, wiesz. Tak samo jest tutaj. Tak samo jest tutaj, widzisz, przychodzą sobie, dziubią sobie. Dwudziestka jest pierwsza odbita, druga jest odbita, ta ciemna nakrapiana, to ją pamiętam. Szóstka to jest po 750. Ale powiem, że jest lot rozerwany jest, bo widać po gołębiach, że jest rozbite są gołębie. To pytanie zasadnicze, bo jest to istotne. Kto sprząta gołębniki? Mały dzisiaj sprzątał. Sprzątałeś gołębniki? Michał sprzątał, tata troszeczkę też zaczął, bo akurat wiesz co, no taka była trochę dużo, ja nie sprzątam, młodym nie sprzątam, ja raz w roku sprzątam, bo praktycznie jakbyśmy popatrzyli na cele, na to wszystko pod spodem, pod rusztami, to tam jest niesprzątane, wiesz, bo jak zobaczysz na cele, za to wszystko, tam jest niesprzątane, nie? Tam jest cały rok niesprzątane, cały rok. Przedział wygląda tylko w ten sposób, czyli jest bardzo prosty, tak. Ale pod przedziałem, tam pod spodem jest przynajmniej 50, no 60, 70 centymetrów jest do ziemi, tak. I tam sprząta raz do roku? Raz w roku. Tam jest słoma rozcielana. Czyli tutaj i to jest tylko znaczy pod karmnikiem pełna dlatego, płyta. Tu jest dlatego, żeby wiesz, no jak im rzucę orzechy czy coś na ziemię, żeby one sobie po prostu zjadały. Nie? A tam pod tymi kratami, kratami Wema jest 70 cm do ziemi i tam wszystko spada pod spód. Tak, to... W sensie, jest to dobrze przemyślane, bo tobie zaoszczędza dużo czasu sprzątania. Znaczy, ja nie mam czasu, wiesz, na sprzątanie. Tutaj też jest raz w roku sprzątane. To jest wojlera, co jest na polu, trochę tutaj, uważaj. Oj. To trochę zacina deszczem, no to tam wiesz, no jest jak jest, no ale to a, tak... widzę, bo tu jest beton wylany, no idzie z góry, wiesz, zacina i dlatego. To jest takie wszystko. No tak, to jest prosto zrobione, bardzo prosto zrobione. Wiesz, ja sobie nic nie utrudniam, bo to nic nie da, wiesz. Im więcej będziesz utrudniał, to tym gorzej, nie? No. Dokładnie. Ale widzisz, pogoda się nam zrobiła teraz fajna. No widać, że gołębie dostały deszcza gdzieś tam, jakieś tam żaweczkę przez głowę. No ale cóż, przyleciało to, co miało przylecieć. No, że są gołębie rozbite, nie? Ile tych gołębi wsiadło teraz? No 3. 50 tam coś jest, 55, nie? No. Nie ma dużo tych gołębi. Powiem na to bicie co było, to nie ma tego co ma być. Ale zobacz, ale... ta czołówka przyleciała i jest chwila pauzy. No ale szpica jest, wiesz, szpica jest mocna, to wiesz. No i to tak samo wygląda, to tak samo wygląda. Setka. Tu jest tak samo, widzisz, tam jest niesprzątane w ogóle, tu jest ino ten. Ja tylko hodowcy chciałbym pokazać wam, bo to jest istotne, o, jak zachowują się gołębie. No i widzisz, one są pojedzone, nie? Mm. To nie mam nic w rękach, nie? Jak dopiero bym wziął do ręki, to chodźcie. No i widzisz, jesteś przy nich, można powiedzieć, i wiesz, obcy, a one ci na głowę wejdą. Ja właśnie o tym kiedyś wspomniałem. I gołębie są przede wszystkim przed wkładaniem je karmię gołębie. I uważam, i tak każdemu hodowcy bym doradził, naprawdę karmcie gołębie, bo to i no wy robicie im krzywdę. To, że może dzisiaj tam nie za bardzo chciały wchodzić, no dlatego, że były troszeczkę przelane, gdyż tam gdzieś musiały je po drodze kropnąć, dlatego tak to było wejście. Ale tak to nie ma znaczenia, czy je nakarmię rano do syta w sobotę. Zawsze karmię rano do syta. Staram się takie, można powiedzieć, nie tak do syta, jakby 60%, wchodzę za 2-3 godziny, znowu takie 20-30% nie dokarmiam i to jest koniec. Przyleciał gołąb w międzyczasie. Chodź. Paweł, a powiedz mi, co... O, tutaj zaraz będzie... Chodź. To jest córka olimpijczyka akurat. Jaki numer? To jest numer 50, no. Numer 50. No, Paweł... mogę sprawdzić na zegar, bo pamiętam z głowy. Nie? Paweł, pytanie do ciebie. Co było powodem, że zrobiłeś dwa gołębniki? Jeden, jak widzimy, ten, który... No, Michałek, proszę... zostaw to, bo tam się nakręca. To jest gołębnik z wojlerą, a to jest gołębnik, który tak jakby jest dobudowany do twojego starego. I co było decyzją? Tak, znaczy, się wiesz, co było decyzją? Decyzją było to, że... O, może zobaczyć ten szali. Trochę się pierze bardzo już, rzucę na głowie. On był jeszcze trzeci raz na szpicę też. To jest podwugroczny, fajny gołębiak. I co było moim tym? No, wiesz, chciałem to tam coś wykombinować na młode, nie? Chciałem tam coś przyciemnić, chciałem tam takie coś pobawić się z nimi. Tam są cele nawet w tym gołębniku. Ja na pierwszym filmie wspominał, że tam ten. Tu są celki. A, zobaczcie. Widzisz, tam są celki, a tam nie ma cele, nie? I tu miała być zabawa, że coś się pobawimy, jakieś tam przyciemniane, młode, ale powiem ci szczerze, no nie zdążyłem tego zrobić na czas. Zresztą widzisz, no bo mówią ludzie, że zaciemniane, bo nie mam zaciemnianych młodych, no umiejętność grania gołębiami. No nawet nie ma zaszuwy, nie? Ani ze środka, ani z pola, ta klatka leży cały czas i wiesz co. Gołębiami trzeba umieć lecieć.
Faktycznie przygotowałeś podwdowieństwo, ale to wdowieństwo chyba ci nie wypaliło. Nie, bo za późno, żebym się to po prostu wiesz. Chciałem się pobawić, tak zostawić za 30 samczyków, żeby se latało. Tam chciałem samiczki i tak chciałem się trochę pobawić, ale wiesz, sezon kapitalny mi wyszedł Starek, nie? Tak ci powiem szczerze, wyszedł mi fajnie Starek sezon. W ogóle wychodził fajnie i nie chciałem już za bardzo przeszkadzać tym gołębiom już tutaj, bo tu są też wdowy były. I mówię, nie będę się już tuł, nie będę już nic dorabiał. Tam były z początku przeniesione i tu były takie późniejsze. Taki drugi lęk, można powiedzieć, dołożony. Dlatego tych gołębi mam dużo zostawionych. I wiesz, to dużo mi się też poczaskało, nie? I tak to było, i tak to zostało, i tak to zostanie na drugi rok. Może się na drugi rok pobawię. To Paweł, to ja mam do ciebie inne pytanie. No. To w takim razie, jak to wygląda z perspektywy na to wdowieństwo? Jakbyś mógł hodowcom wytłumaczyć, no bo przygotowałeś się do tego. Nie na wdowieństwo, nie. No, nie, typowo, nie, że to po co na wdowieństwo, typowo, po co? Po co motywacyjne. Cele? Tak? Tak. Tylko motywacja to miała być dla samczyków. Chciałem sobie zostawić, mówię, 30 samczyków, 30-40 samczyków zaciemnić. I bo samiczki gdzieś lepiej latają w ogóle i chciałem sobie to zaciemnić, że sobie zostawię po prostu taką grupkę do zabawy i ta cela miała być motywacyjna tylko, no nie? Słuchaj, się gołąb się inaczej czuje na siodełku. Chodź tu, chodź. 24 przyleciała. Inaczej się czuję, wiesz, jak coś tam mu się dzieje, no nie? Czy coś celkę, czy coś i chodźcie, chodź. A przede wszystkim młody, jak se znajdzie cele, czy to jakąś parę, to one inaczej też te gołębie mają ciąg. Już zauważyłem przez tyle lat doświadczenia, że tam gołębie się sparowały, zawsze któryś dobrze leciał, nie? A to tam takie, wiesz, no i tak zostało, że nie udało się, ale u mnie tak przeważnie zawsze było, że jak coś mi nie wychodzi, coś tam gdzieś nie zdążę, to najlepiej to później wszystko w praktyce wychodzi. No i widzisz, trzeci lot kapitalny, o następnego, chodźcie, gołębie są rozbite, teraz idą już takie pojedynki, chodźcie. Jednak widać była, że szpica poszła gołębi, nie bała ale się. Ale powiem ci, że jak podleciał mokry jest, bo mokre są mokre. Już są mokre, bo jest inny dźwięk. No jednak gdzieś tam dostały deszcza, wiesz, i rozbiło je. No ale to wiesz, taka jest ta pogoda, że nie idzie to utrafić. Jutro pokazują jeszcze gorzej i no ratowaliśmy się, żeby jakoś to było fajnie, nie? No, tu następny. No słuchaj się, no nie tak może po locie, bo ciężki lot, rozbite gołębie strasznie. Chodź. Gołębie są rozbite, ale siadło ich 18 na raz. 18 na raz Rafał siadło i no jest ich tam w 3 minutach 40 bite, nie? No i tyle ci powiem. Pogadamy później, dobra? Dobra. No hej. Chodźcie. Dobra, ja się troszkę odsunę. Chodźcie. No wiesz, one są, boją się, daj Michałek orzechy. One się boją, bo są zlane, widzisz, gdzieś je tam dostaje przez głowę deszcza i... Chodź. 20.02. No ten gołąb na szpicy i to jest już seryjny. Daj szybciutko, całe pudełko, co robisz? Widać, że gołębie widzisz, ale to jest najciekawsze, tam najciemniej było, nie? I stamtąd przyleciały, przyleciały, nie? A to nie jest z kierunku. Ale z pierwszego lotu też stamtąd przyleciały. Tak? Drugi lot też z podobnego kierunku przyszły. Nie wiem, czemu tam ciągną, bardziej na góry ciągną. Daj to, tacie, daj. No dzisiaj zresztą, jak to czekaliśmy na przylot gołębi pierwszych, były bandy, grupy gołębi, masy które przylatywały, gołębi, tak. Masy gołębi. Masy takie tędy... grupy po 50, po 100, po no. 300 gołębi, tak? Ale widzisz, co nie dzwoni do mnie kolega, jeden, drugi, trzeci, czwarty, to nigdzie nie było nalotu, nie? Takie gołębie były rozbite i wiesz, na przykład tam Rafał mi dzwonił, to w ciągu 10 minut miał 18 i też nie było jakiegoś uderzenia kapitalnego. No to znaczy się, że no pogoda swoje zrobiła, nie? Dobra, a Paweł, jak kwestia treningów? Bo no na pewno musisz wywozić. Raz w tygodniu były teraz. Raz w tygodniu. Raz w tygodniu, bo się nie dało nawet wywieźć. No bo opady były. No było, no to lało i były raz w tygodniu. Wywiezione były we czwartek, ale powiem ci szczerze, pierwszy raz w życiu widziałem, jak wracały. Bo je dojechałem na autostradzie i no coś pięknego. Powiem ile, ci masz, tylko, ile masz mandatów? Nie mam mandatów. Powiem ci tylko tyle, że dwa straciły nogi. 79, jeszcze jedna samica, przyszły bez nóg. No tak uwalone mają, że obydwie złamane i cały spód. Czyli linki? No liny. Szły niby było z wiatrem, a szły tak nisko, taką prędkością, to wiesz, to nie szły same moje, bo tam trzech kodowców ze mną było. I no niesamowicie, siadło ich 100 na raz.
No wiesz, była to taka pogoda idealna, dzisiaj byłoby pewnie... Tak, nie mówię... zobacz teraz, przejaśniło się, jeszcze no, rano przecież się, były chmury takie deszczowe. No wiesz, ciężko jest trafić, no było, widzisz, pół godziny temu było jeszcze brzydko, jeszcze mrzawiło, gdzieś tam gdzieniegdzie mrzawka była, ale widzisz, jednak odbiło to na gołębiach się. Chodź. Odbiło się to na gołębiach i widzisz, gołębie, jak nie mają idealnej pogody, młode przede wszystkim, to nie potrafią tak lecieć, jak mają lecieć, nie? Ale jednak dała radę szpica uciec, nie? Chodź. Chodź, Dusia, chodź. Chodź. Dobra, chodźcie, i teraz weź powiedz, bo też na pewno hodowcy będą chcieli takie informacje, żebym zapytał. Jak wygląda ten cykl od dzisiejszego dnia przygotowania do następnego lotu? Czyli co robisz? Dzisiaj widziałem, białko podałeś, tak? Znaczy się, wiesz co, zostało akurat można powiedzieć, 3 dni. To Aminostar dokładnie, bo to jest od Jarka Kusia z Centrum Zdrowia. Następne 2-3. I wiesz co, ja tam nie patrzę, tu następne, to nie, czy są te same, czy... Chodź. I powiem tak szczerze, ja obserwuję po gołębiach, jak wyglądają, wiesz. Czy coś im brakuje, czy nie. A czy to im jest potrzebne, to my tego nie wiemy. Bo powiem tak szczerze, młody to założyłem się już, tak stwierdziłem, co byś im nie podał, a jak są zdrowe, to tak polecą. I to nikt ci nie powie. Przede wszystkim pierw, podstawa to jest... Chodź. Podstawa to jest wychować dobrego młodego. A później to już jest bardzo proste, bo jeśli masz dobre gołębie, dobry materiał, fajnie rozchowane, chodź. Dobry materiał, fajnie rozchowany, to później już samo leci. No, to jest prawda. Muszą być gołębie, no niestety, wiesz. No. Jak tam wylot? Czyś taki szarpany? No słuchaj się, no w 3 minutach, w 2 dostałem 40. To ładnie pokażeś. No 18 na raz siadło. I no nie za bardzo wchodziły, no ale gołębie takie gdzieś dostały krople deszcza, wiesz, rozbiło je. No to też takie, gdzie niegdzie tam gdzie się musiałem trącić, ale moje przyszły od wadowic, z ciemnej chmury wyszły, ty. Ty, ale u nas wszystko szło z winne poręby, jak baca kurwa najebał, jak kupi tam, wszystko szło z winne poręby. Ciekawa sprawa, o co to chodziło. No nie ma, nie ma tych gołębi za dużo, bo jest może, nie wiem, ponad 60, a to już trwa chopie długo, bo to mamy teraz, no, prawie pół godziny będzie. No, także wiesz, no nie jest, nie ma nalotu, bo, no bo rozbite są, wiesz. Wiesz, jeśli są fajne, młode, rozchowane gołębie, przede wszystkim gołąb na gnieździe musi być naprawdę atleta. Młode muszą być, budowę muszą mieć i wszystko, i później się fajnie chowie te gołębie, wiesz, one nie potrzebują dużo, karmę jedzą lekkostrawną, dostają praktycznie dwa karmienia, dostają grochy i peluchę do tego, strączkowe i praktycznie, wiesz co, ostatnie 2 dni, to nic jakiegoś tam mądrzejszego, nie powiem jak inni, troszkę, wiesz, taki energetycznej karmy, taki oleistej i to jest wszystko, gołębie. To jest podstawa. I ja już przerobiłem to zawsze i tyle lat lecę gołębiami, dobrze lecę i zauważyłem, że wiesz, jak masz naprawdę grupę dobrych gołębi, to później przychodzi grupa, nie? I to jest wszystko tyle na temat, no nie zrobisz nic inaczej, nic mądrzejszego nie wymyślę niż inny. No i przede wszystkim pogoda, nie? Gdzieś troszeczkę dzisiaj gdzieniegdzie je tam deszcz gdzieś tam przerąbał, no i już gołębie są rozbite, już nie ma tego, co ma być, nie? Ja pamiętam, jak byłem u ciebie na ostatnim locie gołębi dorosłych, to rozmawialiśmy wtedy na temat tego, że hodowcy też popełniają błąd, że dają gołębiom młodym za mocną karmę energetyczną. I ja wtedy tak potem wracałem do domu i się nad tym zastanawiałem. I to jest faktycznie z perspektywy za na dużo to, tego jest. Bo wiesz, gołębie zaczynają się pierzyć, zaczynają rzucać pióra i to ma drugą stronę medalu, że jak przychodzi piąty lot, to już one są rozpierzone. To nie ma na czym lecieć. No wiesz, końcówka, jak przychodzi lipiec, a jak im będziesz mocno walił, to nie będziesz miał piór. No i na czym te gołębie ci polecą, nie? Zobaczmy, hodowcy, to jest zupełnie inna szkoła niż u Piotrka była, bo Piotrek kiedyś, jak ja u niego nagrywałem film jeszcze 2 lata temu, z przylotu, to on pokazywał, że daje gołębiom tak zwanego schabowego, bardzo mocną karmę. A ty dzisiaj pokazałeś do kamery, dosłownie kilka minut temu, że karmę dajesz bardzo lekką. Tam jest dostaję. Ta karma, jakbyście wrócili biednie. Sobie do... Tak. No biednie dostają. Biednie dostają i no, że to jest bogata karma, bo to jest, wiesz, to, że biedno to jest bogato, bo... Ale młodemu niepotrzebne inaczej. Naprawdę. One jak są fajne w rękach
i przed lotami przede wszystkim, bo to chodziło przed lotami. Mhm. Co z tego, że ty będziesz je teraz, ja teraz sobie mogę pozwolić trochę na biedoty, to dlatego, że gołębie są, były przygotowane, wiesz. Ja nie chcę tam oceniać hodowców, bo praktycznie 80% to jest bajtloków. Naprawdę nie boję się tego słowa użyć. Te gołębie mają naprawdę tragiczne. I to nie tylko i to na takie gębie i na wspólne gębniki przywożą, a później się dziwi, że gębie giną masowo. Naprawdę, gołąb jak mimo kośćca, mimo budynku, no to o czym ten gołąb poleci? To jest podstawa wychowania go na gnieździe. Jak go wychowiesz na gnieździe, no to jest, już jest pół sukcesu, że ten gołąb już jest fajnej budowy, już jest coś. Jak on tego nie ma, no to sorry, no. Choćbyś mu ty co chciał dawać, jakie suplementy, jakie karmy, jakie środki, to ci nic nie da. Naprawdę gołąb musi być przede wszystkim wychowany w gnieździe. Jak jest wychowany w gnieździe, to jest podstawa. Tu jest cały cykl i później możesz się z tym robić, możesz się bawić jak chcesz. Ale jak tego nie uzyskasz, to w życiu tego nie będziesz miał. No to jest akurat... Ja byłem u takich hodowców, u takiego znajomego, akurat nie będę mówił, bo później będzie miał pretensje, bo SMS-y mi później mi pisze. Jak tam zajechał, u ojca to było chyba parę lat niesprzątane. Pół metra to było gnoju przez tyle lat. On później się, wielkie pretensje miał do wszystkich, jak ktoś bił, że wszyscy kombinują, że wszyscy cyganią. No ale on się nigdy nie wziął za to, żeby było tak, jak miało być. Nigdy nie zrobił, nigdy karmy nie dostawały tego, co miały. Gołębie były takie, jak zawsze to tam były skrzypce na gnieździe. No to później się dziwimy, że później miał pretensje do wszystkich, ale jak przyszedł lot trzydniowy okręgowy, to nawet wygrał ten lot okręgowy, nie? Ale pretensje miał, jak był normalny lot, bo nie umiał nic bić. No bo przy normalnym locie takie skrzypce nie przylatują, nie? Nie mają szans przylecieć. Po prostu, wiesz, gołąb ma mięsień i... A to takich hodowców jest multum, nie? Multum. Naprawdę to nie jest... Ktoś powie, że tam w oddziele jest wszyscy. Nie, wszędzie jest tak samo. Jest plejada hodowców, co... Plejada. Garstka hodowców, co dba i robi o to i można powiedzieć... I jakoś to wychodzi, a reszta to po prostu byleby ino było. Ty pracę w gołębniku zaczynasz od której? Ja cały czas jestem w gołębniku. Ale czwarta, piąta? Nie, szósta, siódma. Jak przychodzi sezon na przykład dorosłych, no to już tam, jak chcący na trening jechać, to trzeba o trzeciej wstawać. No niestety, trzecia godzina już jadę, czy w pół do czwartej wyjeżdżą, ale z młodymi jest to samo, troszeczkę teraz jest inaczej, bo pogody nie ma, ale z młodymi pierwsze dwa razy, jak żebym był na treningu, to też w pół do piątej już jechałem, nie? Ja mam zasadę rano, ranek panek, wiesz? U mnie nie ma wieczornych treningów, znaczy się oblotów, znaczy się wywózek tak zwanych, nie ma. Ale te młode miały praktycznie 6-7 treningów zrobionych, w tamtym tygodniu miały dwa treningi, teraz miały jeden trening. I to było wszystko i wiesz, no podstawa to jest, mówię, zdrowotność i no i sukces robi pogoda też, nie? No niestety mamy nie oszukujmy kolejnego. Się. Chodźcie. No i tu można to właśnie zaobserwować, że ta pierwsza grupa wpadła w takim, powiedzmy, chodź. Grupie gołębi, a już te przylatują pojedynczo, już widać, no rozbite. Gołębie są rozbite. I zobacz, że ci hodowcy, do których ty dzwoniłeś, no. Oni tak powiedzieli, że te gołębie w razie przylatują pojedynczo. I tutaj ten nalot u ciebie fajny był, no, bo z kim nie rozmawiam, no to nigdzie nie było nalotu, nie? No. Nigdzie nie było nalotu, gołębie rozerwane i wiesz, każdy coś dostał i to tak dzisiaj będzie wyglądało pewnie. Każdy coś dostanie i tyle, no cóż. To jest akurat dzisiaj pierwszy odbity, numer 49. Jakbyś pokazał jeszcze raz. Numer ma 49, także to jest taki troszeczkę późniejszy młody. 5 piór jeszcze ma do spierzenia. Tak to wygląda. Mamusią jego jest pełna córka 59-90. Mhm. A ojciec to jest pełny syn Olimpijki 1093 razy 79. Także to jest taki gołąbek fajny i powiem tak szczerze. Wiktor jeszcze tam nic nie mówił, że na giełdę coś chce. Nie, ja się nic nie odzywałem. Nic się nie odzywa, ale dom jednego akurat i dom brata tego gołąbka. Bo mam w rozpłodzie, akurat pełny brat tego gołąbka jest. Też ciemny i rzucimy go na giełdę, żeby po prostu... A nie chciałbyś tego 49 dać? Tego 49 nie, bo czemu mam go dawać, jak on jest ten? Po sezonie tak.
Mogę obiecać go dzisiaj, że jak się skończy sezon, obleci go, to go mogę dać na giełdę, nie ma problemu. Wiesz, to jest prawdopodobnie samiczka. Powiem tak szczerze, zawsze z 59-90 gemy kapitalnie lecą. Każda córka, dzieci jej super latają, także... No a to akurat są dzieci dwóch gołębi olimpijskich, można powiedzieć, nie? Mhm. Bo i syny 1093 to jest chyba największy skarb 1093 na hodowli, bo złoty medal. No i mówię, 59-90 złotego medalu nie miała, była dwa razy najlepszym lotnikiem Polski. No przypadku nie ma, wiesz. Paweł, no. A pokaż mostek, jaką one mają, jak to hodowcy mówią? Nie ma jakiegoś tam specjalnego, żeby miała, popatrz się. Jest różowy, bo jest różowy, ale i trochę tam gdzieś łuski się znajdzie. Czy tak normalnie? No ja to na to nie patrzę, wiesz. Ja już powiem ci tak szczerze, widziałem różne gołębie. I takie, i siakie, i były tak gładkie, i były tak śliskie. To się nieraz nie przekładało w lotach. Dobra, to może inaczej. A czym i w jaki sposób wybierasz eski? Czyli te do typowania. Co jest jakby, co jest kryterium, że mówię... Rodzina. Okay. A, rodzina. Rodziną. Tamte tygodnie nie wiedziałem, po kim nawet trzy gołębie były, bo wiesz, tyle tych gębi jest dużo. I zawaliłem sobie sombo, bo mogłem mieć dobrze. Dużo, bardzo dobrze, no ale zawaliłem. Teraz, żebym już po prostu wziąłem sobie zeszyt i z zeszytu po prostu. Mhm. Chodźcie. Pirazy oko, wiesz, znam te gołębie, jak wyglądają, jak one, który, gdzie po którym jest. Jak już tam po prostu, na przykład po locie już wiedziałem, że 94, 95 to są po syny 933, wnuki olimpijczyka. I wiedziałem, że ta rodzina leci, nie? I po prostu co roku tak zawsze, za dużo zachowałem tych gołębi, powiem ci szczerze, bo mam później ból głowy do typowania, kiepsko typuję, no ale cóż, za dużo. Gdybym miał 50-60 do lotu, to po prostu bym sobie mógł powiedzieć, że jest super, a tak to. W poprzednich latach miałeś tak około 60-70 gołębi do lotu. Tak, zawsze miałem i powiem ci szczerze, ale wiesz, nie było tyle dobrych gołębi. Z jednej rodziny, wiesz, można powiedzieć, z dwóch rodzin jest praktycznie 80% gołębi, wiesz. I teraz jest ciężko wytypować, żebyś te, coś mu... Chodźcie. Ten był wczoraj na przykład, ten co teraz przyleciał, wczoraj był wypuszczony po tygodniu czasu. Tamten tygodniu był w konkursie, przyszedł ze złomą, znaczy nie złamaną nogą, no miał zbitą nogę, krwawił. I wczoraj go wypuściłem o godzinie może 10:00, polatał pół godziny i do kosza poszedł, nie? No, a ten ze złamanymi nogami 12 na pierwszy lot siedział w gołębniku, nie poszedł. W tamtym tygodniu poszedł o 9:00, siadnął, ty dość dobrze siadnął i dzisiaj jest w tej pierwszej grupie, no i popatrzcie. I go ze złamanymi nogami? Ze złamanymi nogami był. I co nie, w ogóle nie trenował tyle, że go waboli. No gołąb jest, wiesz, podstawa to jest gołąb. Ja już kieruję się, wiesz, jak ten to gołębiami, wiesz. Nawet nie mam go w ręce, ale rodziną gołębiami i ten. Chodźcie. Kolejne dwa. Także, no i ta jest esa i to miała być, temu niepotrzebnie dołem, bo mnie tak wkurwiał ten ciemny. Chodź. Dwa razy na szpicy i wczoraj mówię, dam ci typa, a on mnie dzisiaj zawiódł. Chodź. Chodźcie. To jest 20... ten był z S-em. To nie jest S. To jest na 100% S, bo to jest 26 numer. Chodź, Kuba. No chodź. No widzisz, jak ruszę się, to co się dzieje? Zaraz one idą do gołębnika, nie? Następny. Chodźcie. No rozbiły się. Chodź, Kuba. Chodźcie. 18. Ten miał S, ale wyciągłem mu S-a. Zmieniłem na tą 19. Ta 19 przyszła, to co była tak? U sąsiada. No jest. Chodź, Kuba. No chodź szybciutko, chodź. No chodź, dość, że zawaliłeś, to jeszcze będziesz tańcował mi. Chodź. To jest drugi z lotu, bo można powiedzieć, ciężko jest powiedzieć, który był pierwszy, który był drugi, który piąty, dziesiąty, bo jak i siadło 18. To jest numer 20. Czekaj, pokażę teraz obrączkę. To jest numer 20. Tydzień temu była jej siostra gniazdowa, 19 pierwsza na oddział. Ta była czwarta w oddziele. I dzisiaj, jak będzie dobrze, to będzie druga w oddziele. I tak czuję, że tak może być. I to jest... mama jest oryginalny menten, a ojciec jest 933, syn olimpijczyka razy 59-90. Po prostu dziecko złotej pary, można powiedzieć. Taki... Ale to Paweł, powiedz mi w ogóle, skąd u ciebie jakby też tworzy się pomysł na sprowadzanie danych gołębi? No bo Henry Menten, gołębie to są no. Super gołębie, a skąd ty, jako no powiedzmy też no czołowy no, akurat Polski? Wiesz co, Jarek, kolega Jarek, team Gamża, był tam, zawitał tam i coś mi przywiózł.
Ale to powiem ci szczerze, to nie jest, że to jest mentor, nazwisko, super hodowca, wszystko tak jak im ktoś powie mędrysa. Tam wszystko nie leci też, nie? Ja też mam gołębi, miałem kilka młodych pociągniętych z Niezino, z tej samiczki, mhm. z jednej, z drugiej, ale to wszystko nie leci, nie? Na przykład na lotach dorosłych miałem kilka młodych, to połowa odpadła, nie? Ale jeden ma 9 roczny, drugi ma 8. I wiesz, zawsze coś zostanie. Zawsze nie? coś zostaje i zawsze powtarzają. Ja nie twierdzę, że to wiesz, bo ktoś od razu pomyśli, o Jezu, bo to od razu trzeba sprowadzić. Nie, to wiesz, trzeba umiejętnie sprowadzić. To wiesz, wszystko się zaraz nie sprawdzi. 2-3 gołębie, wiesz. Najgorsze jest, jak ktoś sprowadzi 2 gołębie, przykład od danego hodowcy, super hodowcy, i on już jest przekonany, że będzie miał gołębie, nie? To nie jest takie proste sprowadzić 2-4 gołębie. Musisz mieć szczęście, żebyś w tych 4 miał 2 gołębie, to ci przekazują gołębie, nie? Wiesz, jak sprowadzisz 10-15, tak jak kiedyś sprowadzam od wiosny gołębi masę, nie tak masę, ale kilka dobrych gołębi, bo Michał mi zawsze wybrał takie gołębie, że byłem zadowolony. I Michała pozdrawiam, bo nie dzwoniłem praktycznie, można powiedzieć, chyba z pół roku do nich, bo akurat no, taki czas jest i wszystko, taka gonitwa z tym wszystkim moim czasem jest i nawet nie mam czasu podjechać, to już nie mówię, a zadzwonić. Także Michała pozdrawiam, bo Michał to jest taki gość, że drugiego takiego to nie znajdziesz na świecie. I ten. I stamtąd sprowadzałem gołębie, dużo gołębi. Rocznie zawsze coś przywoziłem. I wiesz, i doszłem do jakiegoś pewnego poziomu, no i ten poziom się wyczerpał i po prostu gdzieś trzeba było w lewo, w prawo. Udało się jedna samica, 59-90 jest też z jej hodowli. Można powiedzieć 25% jest udziału tam, znaczy 50% ojciec jest oryginalny wiosna, także z Leo Heremansów gołębi, super gołąb się mi sprawdził. Już takiego drugiego asa nie wydał jak ona, ale ona wydaje znowu asy, nie? Dobra, a jeżeli byśmy wrócili z powrotem do tego gołębia, 20, czyli to jest gołąb z Mentena z jednej strony, a druga? Syn olimpijczyka i 59-90. I w tamtym tygodniu była 19 pierwsza, a druga była 96 córka jego, to nawet nie wiedziałem, wiesz. Czyli cały czas te same gołębie? Te same gołębie, wiesz. Po jednym bracie, po drugim, po siostrze, no tam na przykład 36 jest, to po córce olimpijczyka, wiesz, 50 razy Arizona jeszcze. Wiesz, to te gołębie, co mam w rozpłodzie, te asy moje, to co po tym leci, nie? Wiesz, wycofałem to, po prostu nie sprzedałem tego, wycofałem to i mam gołębie dalej. Później się ludzie dziwią, czemu mędrysa tyle lat leci, no. Pewnie ja bym się przyłożył za 2 lata, jeszcze by mieli ciężko. Ale to już wiesz, wie jak to wygląda, bo słyszysz od ludzi, jesteś na locie, a później słyszysz głupoty, co opowiadają, nie? Aż normalnie głowa boli, to wiesz. Dlatego ustaliliśmy, że wszystkie 5 lotów nagrywamy, żeby pokazać. Żeby ludzie widzieli po prostu, wiesz, zobaczymy, co teraz powiedzą. To nawet 6, bo ostatni lot od starych się mamy, znaczy ostatni lot mamy 430 km, nie? To jest lot okręgowy i też zapraszam ciebie, bo to taki lot będzie, wiesz, finał okręgu całego. Żebyśmy trafili pogodę i myślę, że będzie fajny lot. 430 km, ja tam powiem tak szczerze, od kilku lat na tym locie zawsze coś tam ugrywam, nie? Seria 10x10. Włożymy troszeczkę więcej, żeby było na co popatrzeć. Seria 10x10 na okręg? Tak, tak. No, to miałem. Już powiem ci, jest wyczyn, no bo 10x10 trafić. Kiedyś już tam miałem 8, 7, 2 razy 8 miałem, nie? Także były lata superowe, nie? No. I dlatego mówię, zawsze co roku coś sprowadzam dobrego. W tym roku Jarek tam coś przywiózł mi, 3 fajne gołębie. Do rozpodu mi to włożyli. Wiesz, to, że ja tam będę po prostu praktycznie ograniczał, można powiedzieć, 80% czy 70% hodowlę, bo muszę, nie da się po prostu, muszę sobie odpocząć, bo to jest za ciężkie dla mnie i za duże obciążenie mam, nie mogę po prostu, nie mam problemy z kręgosłupem, ja nie mogę nawet z łóżka stać, wiesz, i kosze i to wszystko, nie, muszę sobie odpuścić. Tyle, co ja wygrałem, to już jest za dużo. No, niektórym się za dużo, że wydaje. No, dla mnie, jak się tak kiedyś to przeglądam, to faktycznie mam tego wpierone, osiągnięte. Jak ten rok się dopnie, no to wiesz, ja nawet nie wiedziałem, bo my nawet nie mówili, ja nawet w tym roku mam maraton 54 uleciany. Nawet nie wiedziałem, że taki maraton. Ja bym tak zapiął wszystkie serie, to wszystkie w okręgu mam wygrane, nie? Znaczy kategorie. A, B, C i maraton, nie? No, także... Ja tylko wiem jedno, że mogę już dzisiaj to zdradzić. Dzisiaj mamy 3 lot konkursowy, zostały nam jeszcze 2 do nagrania, czyli 4 i 5, bo 5 tak, macie. Tak. I 6 lot to już nie będzie jakby przylot gołębi, tylko będzie to 6 film. I wracaliśmy wczoraj ze wspólnego gołębnika Rogowo i z Łukaszem rozmawialiśmy o tym, że będziemy chcieli u ciebie nagrać jeden film, już zakończony sezonem 2023. Tak. I to będzie film 3-godzinny. Będzie miał tytuł Paweł Mędrysa, cała historia. No, i to będzie film taki, gdzie podsumujemy
podsumujemy całe twoje kilka lat hodowania gołębi i tam pokażemy hodowcom całą historię od początku. Ja się osobiście do tego przygotuję pod kątem kilku bardzo ważnych szczegółów twojej hodowli. No ze mną jest, wiesz, jak się rozgadam, to jest dokładnie ciężko. Dokładnie, łatwo, nie jest łatwo. Ja jak się wiem. Rozgadasz, to jest łatwo nagrać. Ja mówię, że ja się rozgadam, to wiesz, po prostu jak coś mówisz z serca, to jest super, nie? No, zapowiadał się super, ale lot ciężki. Lot ciężki, pogoda swoje zrobiła. No niestety, ale to wszędzie tak jest. My po prostu, na przykład ja i tam mój kolega Andrzej, wiceprezes lotowy okręgu, podejmujemy decyzje naprawdę, myślę, że słuszne. Można powiedzieć, że we dwóch, bo we dwóch, ale słuszne przede wszystkim dla dobra gołębi, żeby my po prostu jakoś mieli, nie mieli estrady. Jakoś ten okręg się ciągnął fajnie. I sezon się udał, jak i na stare, tak i na młode wychodzi dobrze. Także ja tylko zobaczymy powiem, za tydzień czas pokaże, widzimy. Co przyleci. Módlmy się tylko o pogodę, nie? Dokładnie. Także lodowcy, dobry lot, a za tydzień dzięki się widzimy. Jeszcze raz. Także zgodnie z obietnicą, tak jak powiedział wcześniej na filmie, że po prostu ten, co był dzisiaj pierwszy odbity, dam go po sezonie, jak przeleci cały program na giełdę do Niegidzie, ale powiedziałem, że mam braciszka jego, pełnego braciszka. Jeszcze mam dwa piórka dopiero spierzone, taki praktycznie późny młody, w rozpłodzie siedzi, można zobaczyć oko jego tak z bliska. To jest późny młody, pełny brat tego, co dzisiaj jest pierwszy odbity, czyli syn Olimpijki 1093 razy córka 5990. Powiem tak szczerze, z każdej strony kapitalne pochodzenie. To jest pierwszy młody. Ja obiecałem jednego, Wiktor chce drugiego i powiem tak szczerze, zrobię parę, a to dlatego, że przyniosę jeszcze, mam jedną samiczkę, akurat kiedyś tu kolega był u mnie i wziął taką późną, nawet nie wiedziałem, że jeszcze mam starszą siostrę, pełną, nie tak, po tym samym ojcu, co jest, po tym samym ojcu, co jest 5990. Pokażę, to jest obrączka numer 2205. Można sobie zrobić DNA, nie ma problemu, u mnie to jest ten. I mówię, że przyniosę samiczkę po tym samym ojcu, co jest 5990, czyli będzie do tego rodzina. Mhm. A matką jest córka Dzikiego, ostatnia taka moja samica, super rozpłodowa. Także i u Krzyśka przez 2 lata był lotnik z tej pary i u mnie to samo, także miałem jakieś 5-5-5-5 kapitalną lotniczkę, to akurat przyniosę siostrzyczkę. Także będą 2 gołąbki, co będą do siebie pasowały. Tu jest drugi gołąbek o numerze 2137. Jego pełna siostra dzisiaj jest tam bita 6 czy 7 na gębniku. Przez 3 niedziele jest 3 razy szpicy. Ojcem tego gołąbka, bo żebym się pomylił wcześniej, ojcem tego gołąbka jest pełny brat 5990, natomiast matką jest pełna córka Olimpijczyk razy Arizona. Także powiem, chyba jeszcze, no nie wiem, czy lepszy, czy nie lepszy. Myślałem, że to jest akurat inaczej, ale zobaczyłem zeszyt i no wiesz, musi być to, co jest w zeszycie. Inaczej nie zrobimy. Samiczka. Kapitalna, gołąb rozrosowany. Jakby takie gołąbki ludzie dawali na wspólne gębniki, czy gdzieśkolwiek takiej budowy, to naprawdę by mieli pociechę i nie byłoby tyle strat. Jest pełna samiczka, tamten jest samczyk, dlatego mówię, że będzie uszykowana para. Ja wiem, że to może być ciężko jednemu kupić, ale naprawdę jako para by pasowało. Na tej poprzedniej aukcji właśnie fajnie, że kupił jeden hodowca. Tak, kupił jeden hodowca, no ale to kapitalne gołębie też wziął. Z okolic Poznania. Tak, super gołębie, będzie z nich zadowolony. Ale w ogóle, no wiesz, u mnie jest tu ciężko powiedzieć, które są nie super gołębie, jak to wszystko leci, fajnie siada i także, no musi być rodzina, nie? Przede wszystkim rodzina jest podstawa i ja tym bazuję i do tego dążyłem przez tyle lat i doszłem do takiego punktu, że powiem szczerze, że się nie wstydzę gdzieś gołębia wysłać. Powiem tak szczerze, mam tam nawet Krzysiek Pietras, znane nazwisko, napisał na Facebooka, tam miał też Szymle gdzieś, nie wiadomo skąd, ale miał też zadowolony, samiczka mu kapitalnie latała. Samica w Częstochowie roczna, ma 5 konficenwa, drugi lotnik jest. No dużo hodowców dzwoni, bardzo dużo. Wiesz, ja jestem bardzo zadowolony i cieszę się, jak ktoś leci. Jak komuś coś pomogę, jak ktoś leci, nie?
Także powiem tak szczerze, chciałem pozdrowić Andrzeja, chciałem podziękować mu za prezent, za fajny obraz. I Andrzej, pokaż się Bodzinie, jak się leci gołębiami, bo wiesz, dużo słowa mówili na Mędrysce krytyki, a niech się dowiedzą, jak się leci gołębiami. Także pozdrowienia dla Andrzeja. Ze Świebodzina. Tak jest, będą wszyscy wiedzieli, o kogo chodzi. Także tu, a tu gołąb 27, 37? 37, tak jest.